Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradow i to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World. I dzisiaj kontynuujemy nasz przejazd na linii do Grantham. I odjeżdżamy sobie ładnie ze stacji. Pamiętam. Redford. Fajne dźwięki ma ten pociąg. Szkoda, że tam z przodu tego nie słychać aż tak fajnie. Słuchaj, zmiany tonacji. Szkoda. W czasie, kiedy staliśmy w peronie, przejechał koło nas inny pociąg. Trochę bardziej chyba ekspresowy. U nas dalej sypie śnieg. Pogoda jest zła, wszystko jest złe, ale my jedziemy. Do stacji Granta. Śnieg się osadza ładnie na szybce. My sobie zasłonimy zasłonką, aby nikt nas nie widział czasem. Żebyśmy nikogo nie widzieli. I mamy do przejechania 30 do następnej strony. Nie pikaj na mnie, kiedy próbuję coś powiedzieć. To nie na tym polega.
A spędzamy się 110 minut na godzinę. Zbliżamy się do 115 aktualnego ograniczenia, ale nie będziemy przesadzać. Jeśli tak, to już mamy 125. Bez sensu byłoby dostawać ujemne punkty, skoro możemy ich nie dostać. A co to się dzieje w zielonym? Ponieważ to się nic nie dzieje. Znaczy wiem, że jakiś pociąg jedzie przede mną, ale no myślałem, że się będzie zwijał. Zielony on trafił.
Kiedyś się jeszcze spotkałem z tym, że te zielone semaforki sobie migały i się zastanawiam, o co chodzi. Jedziemy 122. Pan Mieśniacz spotkał się sypie, o nawet piorun był. Jakaś burza do nas dotarła. Coś nowego. Dobra, trzeba zwolnić, bo tam nie ma jakiejś stówa. Blisko nas już. Nie byłem na to przygotowany. A właśnie do czegoś zbliżamy, tylko nie wiem do czego. Czy teraz czasem to nie jest rzeczywiście sygnał? Stój. Zielony. Mam nadzieję, że nie słychać tych powiadomień, co mi na telefon przychodzą, bo znowu zapomniałem wyciszyć. Znowu śniega, do czegoś zbliżamy. Bo ten pociąg przed nami jechać nie umie, czy co? Widzę to na mapie, że jest znowu zezwolenie. Znowu się tu szwankuje. Tam już niby są dwa zielone następne odcinki. No chyba przez ten śnieg.
na przebudzenie, jakbyś tu się już zasypił. Można? Można. Nie, naprawdę ładnie ten pociąg wygląda. Już się jasno zaczyna robić. Widać ładny śnieg spod kół, błyskawice też widać ładne. To, że pod górę się jakoś zaczęło robić, też ładnie widać. To 15? Matka. Cię zagapiłem? Możliwe. Nie? Aż dziwne. Nie jadę, pomyślałem o czymś innym i... Cię zagapiłem. Dobrze. No i tak tylko symulator. Całe szczęście. Ciepłe ma te światła z przodu, naprawdę. Maksymalną jasność, to one nie świecą. Nerwuję zupełnie. Już teraz jest na tyle jasno, że można dojść w przyciemnieniu. Trzeba zacząć hamować. Na mnie jest sygnał snu. Coraz bliżej jest sygnał snu. Jedziemy przed czasem, więc dobrze nam idzie. 5 minut przed czasem wjeżdżamy. No nie zdało mi. Ludzie z parasolami na peronie czekają. A to aż łaskawie. Odjedzie pociąg. I się zatrzyma. No i otwieramy drzwi. Wsiadają.
My możemy to wyłączyć. No coś tam prędkości przekroczyliśmy, ale platynę mamy. Myślę, drodzy Państwo, że tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.